Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Odkurzacza, gdzie gramy w DC Place 2 Bunt Elfów. Ostatnim razem zacząłem ekspansję na terenach Mortis. Poprzejmowałem chyba wszystkie złoża surowców, które na tych terenach można było by dostać. Aczkolwiek wystąpił problem w postaci tutaj. Archanioł Imperium przyleciał i zagarnął mi tutaj oto to moje kochane złoża. A ja oczywiście teraz nie mam ani grosza, żeby to wszystko posprzątać, także prawdopodobnie w następnym... Zniszczę tego Archanioła, w następnym turze prawdopodobnie przejmie to Mortis. No i co? No i trzeba będzie wtedy walczyć tutaj z tą duszą umęczoną. Ale to nic. Nie każ staruszkowi tkwić tu w taką pogodę. Dobrze, mój drogi. Do ciebie wrócimy. Sprawa z Gridspeedem. Gridspeed stoczył ciężką walkę. Gdzieś tu w tych okolicach. Chyba nawet z tą panią, tak. No i został dosyć ciężko poharatany. Ożywiłem go, udało mi się go ożywić. Tutaj jakieś jedostwo Mortis też wypełzło. I Olenem będę się zbierać tutaj do tej pani. Pełno mrocznych zdrzeniwiarzy. Pewnie Sylfis to stracę. Jestem gotów. Ale to nic. W ogóle coś się dziwnego stało. Jednostka w sumie neutralna przejęła moje miasto. To jest coś zdziwione, bo to pierwsze... Od kiedy gram w tą grę, a gram już w nią dosyć sporo, zresztą sami widzicie po liczbie odcinków, pierwszy raz jakaś jednostka neutralna przejęła miasto, które do mnie należało. No ale nic. Dobra. Mamy zabójcę, mamy Teurga, Sylfi. Sylfi jest w takim sobie stanie. No ale nic. Postaramy się tutaj zatłuc tą panią. Sylfi pewnie padnie nas na samym początku. Ale nie. Zniechęćmy się tym. Dobra. A dobra. Tłucz po prostej. Wszystkie mają 143. Czy trzeba będzie tylko jednego tłuc? Aha, jeden na Sylfi. O! Te Urga nic nie walnęło. To się dziwię. Ale mi zabójcy sprzątnęli. No, panie i panowie. To nie jest najlepsza wiadomość dzisiejszego odcinka. Dobra, to polećmy tutaj. Te Urg teraz dostanie w trąbkę. Dobra, na szczęście teraz polecą tutaj mroczne żniwiarze. No cóż, szkoda, że druga linia nic nie dostała, ale pierwsza linia 331 punktów. Jeden problem skrzeczący z głowy. Tutaj będzie największe wyzwanie. Mroczny elfrzeźnik, wiedźma, z tym będzie ciężko wojować. Dobra, ale wróćmy tutaj do naszego staruszka i zajmijmy się Izuelem. Oni dostali w trąbkę. Jak to się stało? A, no tak, bo rzucono na nich czar. Ohydną gwizdę. Ty się... Panienko, lepiej sama lecz. Nie będzie zwiewać. Jej zguba. Ha, ha. Tak jest.
dwa razy z liścia dostanie. Na razie. Oba policzki nadstawiłem. No, o proszę. Civit dostał poziom. Jeszcze ma na tyle dużo punktów ruchu, żeby tutaj zaatakować tą panienkę. Ale ci będą zwiewać. No dobra, nie mam nic przeciwko. Może uda mi się tutaj tego pana ubić. Ale bym się nie podniebał o to. Tak jest. Dobra, Uriownik zatuczony. Plus 12 punktów. No i teraz czekamy. Kolejna tura. No proszę. Niby tutaj... Imperium, a jednak czar demonów. Bo coś mi się zdaje, że mój centaur tego nie przeżył. Bardzo nieładnie. O, ledwo Sylwit to przeżył. Co my tu mamy? Wiedza tajemna, chorąży, musztrowanie. Oczywiście. Centaur przeżył. Niemożliwe. Pacnijmy tutaj rózgę. Czy ja mam jakieś do leczenia? Uzdrowienie plus 30 punktów. 200 mamy gaju. Ale się przyda im na pewno. Dobra. Załatwmy to, o co chodzi. Olen. Olenie, mój drogi. Ty wracasz do miasta. I będziemy podnosić wszystkich. Znowu! Kurde, jak ja tego nie lubię. Nie mieć kasy i koniecznie musieć wszystkich podnosić. No ale nic. Chwilę to potrwa. A ja postaram się wystrugać kolejnego dziadka, który by przejął tutaj tą kopalnię złota. I to jest plan. Wręcz za jej fajny. Jak Litzmit powoli do zdrowia dochodzi. Na dziadka potrzebuje 300 sztuk złota, a w następnej turze będzie. Akurat. Tutaj ci się nie ogłuszają, co mnie bardzo cieszy. O, pojączek przybył. A tą panienkę trzeba... Będzie można sprzątnąć tamtym dziadkiem. Kurde, pielgrzymi widocznie z Mortis współpracują. To nie jest fajne. Dobra, mamy 300. Czy koleś uda mi się podnieść z tamtej ekipy? Za 400. Na przykład te Urga. Da się. Ale już zapowiedziałem, że będziemy inwestować w dziadka. Potrzebujesz mnie? Wybacz, Glitzpi, na chwilę. Zrobimy 350. Zapomniałem, że oni tacy drodzy tutaj są. Dobra. Ty, mój panie, wypadł. Glitzpi z powrotem. Jestem. Cieszę się bardzo, że tutaj jesteś. No i Pimpaj. O co chodzi? No, my dojdźmy do odpowiedniego dziedziunia. Tutaj. Tak, tłucz tą panią. Nieładnie. Myślałem, że mam centaura, a tu jednak nie. Paraliż na jedną turę. Nic nie szkodzi. Zaszkodzi dopiero jak tutaj ten nie będzie miał czym tłuc.
teraz sobie pójdzie, ale ją dopadniemy jeszcze. Tak. Dopadniemy cię. Tak, spręż się, dziadek. Ucieknie? Ach, zwieje. Już myślałem, że ją mam, ale nie. Po ile jest przyspieszenie? Prędkość. Za stówkę. Też się przyspieszymy. I dobijemy. Tak, każe, dobij tą gołzę. Nie ma ucieczki. Spoczywaj w pokoju. No, 45 punktów doświadczenia. To jest olbrzymi czarny pająk. Kurde, przydałby mi się teraz centaur. Jakaś podstawowa linia obrony. Bo możliwe, że cienko to widzę. Dobra, wróćmy do Lindalosa. I zakończmy turę. Przejmę tamto złoto, to już będę miał... Kurczę, będę 5 stówek prawie dostawać. Jeżeli nie już 5 stówek. To sobie tam wędruje? Niech sobie wędrują. Nie przeszkadza mi to. Aha, tak jak myślałem. No i niestety pająk był pierwszy. Szkoda. Ale nic, jeszcze jednego dziadka tu się pośle. Także nie ma to tamto. Lindalosie, ruszaj dalej. Mamy 300. Dostaję naturę, czyli nie, dopiero się zakręcę koło 400. I 3 dni jeszcze biedny Lindalos będzie musiał kroczyć. Dobrze, że nie ma tutaj tylu marlaków, ile mam w kampanii Imperium z Mrocznego Prorostwa, bo byśmy się naczekali. Nie ma co. O, nieładnie. Droga pani. Bardzo nieładnie. To się tępi. Dobra. Ale Lindalos niestrudzenie dąży. Nie, nie ty, nie ty, ty. Zgładź tego bobsztyla. O! Układ bardzo dobry. Okej. Ten to będzie mógł ją pić. A drzewo będzie mogło tu z tego. Jeszcze przez jedną turę tak zrobimy. No już wtajemniczonego nie ma. Także gładziutko się pozbędziemy tej pani. Ekstra. No proszę państwa. Centał strażnik. Bardzo super. Postaw mi jeszcze rózgę. Do upamiętnienia tego osiągnięcia i wracam do Lindalosa. Kończymy turę. To ostatnio na tym krzesie siedzę jakoś niewygodnie. Krzywię się. Potem dziwię się, że mnie plecy bolą. Tak złośliwie ukraść tego skarba. Dobrze dla Olena. Bardzo dobrze. Bo to szkoda będzie mi tego centaura. Jako chyba muszę przenieść gdzieś na tył. Tak sądzę. Tak sobie myślę. Dobra, 8 stów. Jestem gotów. Podnośmy nieco. Tutaj to urko podniesiemy. Czy starczy na Sylfii? Nie, na Sylfii potrzeba 6 stówek. Tak samo pewnie tutaj na naszego, tak, zabójcę, 6 stówek. Dobrze, zabójca? Tak.
Dobrze powiedziałem. O, Glitzby tutaj wstał. Ożywmy też jego ekipę do końca. Dwie stówki. Spoko. Tu jestem. O, spokojnie. Jak na wojnie. Kończymy turę. Teraz pytanie, czy tamten punk dojdzie do mojego dziadka, czy jeszcze nie? To jest pytanie za 100 punktów. No, co knuje Mortis? On nie idzie do tego dziadka. Aż jestem zszokowany. Dobra, Indolos, rób swoje. Tak bardzo cię proszę, usuń tą rózgę. Jeszcze ci dorzucimy do prędkości, żebyś mógł rózgę postawić. I tak oto zdobędziemy 300 złota na turę. Nie, 350 złota na turę. A to jest już bardzo fajny wynik. Już można coś z tym fantem zrobić. Znowu ty. Serio. O tam. Będzie się szkolić. Nie ma problemu. Włócznicy się ruszyli. To coś niespotykanego. Myślałem, że miasto zaatakuje. Nie rzuci się na mojego dziadunia biednego. Dobra. Ty się broń. Grzela będą. O, proszę. Jednak paniak nie taki w ciemię bity. Jakby się mogło zdawać. No. No nic, trzeba chociaż tego jednego drzewca postawić, żeby był. Centaur już prawdopodobnie kaput. Tak jak myślałem. Trzeba będzie go ożywiać. Mały koszt stosunkowo, bo chyba za jednostki pierwszego poziomu 50 sztuk złota za ożywienie się płaci. Także nie jest tutaj tragicznie. A pojąka się tłucze. Coś się uwziął tak na tamtą stronę. Innych drzew nie widzi w lesie. No kurde, dopiero co posadzone, panie! O, chybienie. Pająk jednak nie dostał z liścia. Nie tym razem. Nie z tego drzewa. Ale już niedługo będzie można naprawić ten błąd. Tak, oczywiście. I ekstra. Szkoda, że nasz centaur nie mógł tego dożyć. No ale cóż, zdarza się. No i okej. Tak, musztrowanie ci damy. Sobie staniesz tutaj. Żeby było na terenie leśnym. A my tutaj się zajmiemy tą panią. Tak, owszem, każę. O, tutaj to będzie. Praktycznie nic nie będę musiał robić. Panie! Taki dobry level i już? Klopsik? Oj, nieładnie. I znowu chybienie. No proszę. Jeszcze go sparaliżowało.
te drzewa muszą robić za niego całą robotę. Dobra. Kurde, nieuchwytna. Skubaniutka. No teraz się popisz chociaż. Ach, cios ostateczny za krytyk za 7. Śmiechy, chichy, ale ważne, że się udało, żeśmy wykończyli tą więzę. Kurde, tyle grobów jest dookoła tej kopalni, że nie mam gdzie rózgi stawiać. Aż to by się przyda leczenie. W razie czego... Chociaż te 30 punktów. No i dobra. Koniec tury, a w następnej będziemy leczyć. Znaczy będziemy stawiać na nogi ekipę Olena. Dobra, przechodzimy do Olena. Tak jest. I postawimy ci Sylfi na nogi. Bardzo fajnie. W następnej turze postawimy naszego zajebójcę. I udamy się na tamtego jeźdźca nieumarłych. Kurde, ja wiem, trochę może się ciężko ogląda tą stagnację. Gdzie tylko większość akcji dzieje się w mieście, gdzie staram się ożywić swoich towarzyszy. No ale cóż, takie momenty w grach tego typu też występują. Dobra. Tutaj cię podleczymy za wszystko. Ła, całe 25 punktów. Nie, mimo wszystko jeszcze zostaniemy, skoro to tylko te 25 punktów. O, proszę. Goście z Imperium. Kolejny pajączek. No proszę. Nie, pajączek jest od Mortis. Od Mortis? Nie. Nie, jednak nie od Mortis. 350. A wrzućmy tutaj gryfa razem ze zwiadowcą. Tak, Olena wypadł. I Olen ściga i tego jego mościa. Serio, najpierw złodzieja będę musiał ubić. Trudno. Da się przyspieszałkę Olenowi i poleci dalej. Tutaj nawet nie będę was tym zanudzał. Chociaż walka Olena, jak coś nowego. Prędkość. No, świetlik zasuwaj. I teraz tego pana. Co mi mój jegomość dasz w zamian za swe życie? Tak, jedna strzała tutaj, druga strzała tutaj. Pięknie się układa. Tak, i maczuga na koniec. O, jeszcze Sylfi podleczy. Subcią, 25 punktów. Co dostałem, co dostałem, co dostałem? Zwój Mementa Minoris. Dobra, sprzę. Eliksir żelaznej skóry. O. Jesteś przez cały czas o 10% mniej obrażeń. To się Sylfi przyda, już ją teraz i zaaplikuję. A tu jest nauczyciel, to zwój sprzedamy tu. A to w kolejnej turze.
też ten archanioł czai się, wyrazi na te kopalnie. Nie chcę odpuścić. Gdzie pójdzie pajączek? Chyba do miasta. Tak mi się wydaje. Dobra, Olen. Dzida sprzedajemy. Tak, to dziękuję. Ła! Mam 400, jak miło. Coś tu jest ciekawego? No jest kilka rzeczy ciekawych. Ale ja nie chcę nic kupywać. Dobra, to teraz tego pajączka weźmiemy w oblężeniem. A potem postaram się coś przejąć tam to miasto. Bo ono też będzie kluczowym. O, tutaj dziadek będzie miał kolejną bitkę. Coraz więcej lasów na bagnach. Dobrze. A, speniał. Speniał. Pajączek. Ale to nie. My się do niego dostaniemy. I bardzo szybko uśmiercimy. Pięknie. Zawodowstwo i 73 punkciki. Super, ekstra. Zaje fajnie. Dobra, Olenem się od razu skierujemy tutaj w stronę miasta. A dziadkowi zostawimy tutaj tego archanioła. O! Jednostka magiczna, bardzo fajnie. Będę tu jak przy duchu od Mortis. O. No niestety. Raz w policzek nie trafił, ale drugi raz był już całkiem celny. 27 punkcików. Miło. Miał być Olen. 750 sztuk złota. Się to zastanawiam, czy... No, rozbudujmy sobie tutaj miasto. 250 zostało. Nic się nie stało. Napływ gotówki mam dosyć duży w obecnej chwili, także spoko. Dobra. Zobaczymy, czy mi się uda z miasta. No, kurza, stópka. Będę musiał zmarnować czar na Olena. Uzdrawiam, tak. Okej, okay, super. Jak tutaj? A tylko Sylfie lekko pochratana. Najsłabsza z ekipy. Trzymać kciuki! Jak tutaj to zrobimy? Ten przystoły. Odporność na oręż i śmierć. Czyli tylko te ulg zostaje. To tak. Najpierw trzeba będzie wszystko ładować w tego mrocznego rzeźnika 210 obrażeń. Kurde, prawie na raz mi centaura kładzie. No nic, miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Ta 82. A dobra, wszyscy przeżyją. A tak wiedźmy. Dziewięć punktów. Obniżenie poziomu. Ta zdolność mnie zawsze zastanawiała. Bo nigdy tak naprawdę nie odkryłem jej prawdziwego oblicza. No, centaur mi zniknął. Dobra.
to wiedźmy tutaj ubijemy. Teraz Gastan. Ach, chybił. Nie ma tak dobrze, mój drogi. Ale ona jest sparaliżowana. Kurza stópka. No tak, zmora jest odporna niestety. Dobra, gaz będzie wyeliminowany. I zmora też. Jeden centaur, jak na taką armię, nie jest jakaś tam wygórowana cena. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. 195 punkcików. I moje miasto. Mam nadzieję, że wasi ranni są pod dobrą opieką. Przekonajmy się dobrze. O! Co ty masz? Śmierć tego. Kurde, trzeba... Gościa trzeba utłuc. To jak najszybciej. Tutaj uzdrawianie poszło w diabły. Prędkość. Dogoni ich. Nie, nie dogoni ich nawet. Ale mogę się do nich zbliżyć. To powinno wystarczyć. Ok, zakończmy turę. Bo on ewidentnie idzie teraz do Gridspeeda. Nie damy. O, wrócił. A to ci niespodzianka. Kurde, ile ta śmierć tłucze. No to się wybrałem z motyką. Tak, śmierć na oręż jest odporna. O, Sylwii już padła. Ochrona, obrona. Te urki, dawaj. Dobra, tłuczę tego. Te urk może działać. Ale teraz pewnie te urga stłuczę. Dobrze myślę. No nic, Olen. Czas się wycofać. Ale śmierć sobie wzięłam. Ona jest nadal taka słaba. I mam dwie stówy. Niestety nie mam żadnego takiego wysokopoziomowego, ale może przypalenia wystarczy. Nie starczył. Ale on za to może się przejść. Ożywi dwie jednostki. A 600 potrzeba. Tu jest coś do tego. Do sprzedania. Bierzemy. Dobra. I teraz miejmy nadzieję, że śmierć poskąpi. Nieco. Obrona. Dawaj te ruch. Traf. Pięknie. O to chodziło. Niemożliwe. A jednak. Dobra, ratunek Gridspeeda się udał. Także moi kochani, na tym skończymy na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.